Tak wygląda zamknięta tętnica wieńcowa, przyczyna wielu zawałów. A tak wygląda udrożniona tętnica wieńcowa, niezbędna przy prawidłowym funkcjonowaniu serca. Zabieg ten powinien być wykonywany w ciągu 2 godzin od momentu, gdy pacjent poczuje ból w klatce piersiowej. W przypadku tzw. zawałów liczą się zatem minuty. Od niespełna pół roku pacjenci z powiatu wejherowskiego, puckiego, a nawet lęborskiego nie muszą być wożeni w nagłych wypadkach do Gdyni czy Gdańska. Pomoc otrzymują tutaj, na oddziale kardiologii inwazyjnej w Wejherowskim Szpitalu. W przypadku ostrego zawału serca decydujący jest czas dotarcia pacjenta do pracowni hemodynamicznej, w której można udrożnić zamkniętą tętnicę wieńcową. Im ten czas dotarcia jest krótszy, tym szanse na uratowanie pacjenta oraz zapobieżenie wystąpieniu wielu powikłań zawału serca są większe. Dzięki temu, że ten oddział tutaj funkcjonuje, pacjenci z powiatu przede wszystkim wejherowskiego, ale tak jak już wspomniałem, lęborskiego, puckiego, mają zdecydowanie większą szansę na szybsze dotarcie i szybsze otrzymanie wykwalifikowanej pomocy w przebiegu ostrego zawału serca. Specjalny system rejestracji zamontowany w karetkach umożliwia przesyłanie wykresów EKG, zanim karetka z pacjentem dotrze do szpitala. Ten zapis może być przesyłany tutaj do naszego tego centrum pomorskiego i oni po prostu mogą, rozmawiając z lekarzem ratownikiem, który akurat pełni dyżur na karetce, już przesyłać informacje, że jest to pacjent i rozpoznawać temat, czyli jest to pacjent bardzo pilny. Wtedy już tutaj zespół się natychmiast przygotowuje i pacjent natychmiast trafia na stół zabiegowy. Kwestia przyznawania kontraktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia spowodowała małe zamieszanie, a wszystko z powodu trójmiejskich placówek, które przed powołaniem oddziału kardiologii inwazyjnej w Wejherowskim Szpitalu otrzymywały znacznie większe pule dofinansowania. Nie wzięto jednak pod uwagę, że z chwilą uruchomienia kardiologii inwazyjnej w Wejherowie liczba pacjentów w gdyńskim czy gdańskim szpitalu uległa zmniejszeniu i że wejherowski oddział leczy pacjentów nie tylko z powiatu wejherowskiego, ale także puckiego i częściowo lęborskiego. My sobie zdawaliśmy sprawę, że naszych środków finansowych nie bylibyśmy w stanie takiego oddziału stworzyć. Oczywiście super by było, gdyby on był nasz, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że takich możliwości w bliższej, dalszej przyszłości nie mamy. W związku z powyższym szukaliśmy rozwiązań takich, które by pozwoliły, żeby taki oddział powstał. Ten oddział nie powstał w ciągu jednego miesiąca. To były ponad 2 lata naprawdę długich prac, rozmów, negocjacji, dopracowywania umów. Istnienie kardiologii inwazyjnej wspomogło Wejherowski Szpital w otrzymaniu dofinansowania na funkcjonującą od dawna kardiologię zachowawczą. Dziś już wiadomo, że Wejherowski Oddział Kardiologii Inwazyjnej nie będzie likwidowany. Na pewno nie będzie ten oddział likwidowany. Od początku istnienia, czyli niespełna pół roku, na oddziale kardiologii inwazyjnej w Wejherowie wyleczono ponad 400 pacjentów. Jednym z nich jest pan Mirosław Zrumi. Gdyby nie istniejący ten oddział, to powiem pani, nie wiem, jakby to było. Dosłownie byłem o krok od, że tak powiem, przejścia w inny wymiar. Więc gdyby nie ten oddział i nie szybka interwencja na tym oddziale, nie wiem, jakby to się skończyło. Czuję się pan znacznie lepiej. Oj, jak nowonarodzony. Czuję się tak, jakbym na nowo się narodził, zupełnie. Także nie ma co tu mówić dużo o potrzebie tego oddziału, no bo to ja sobie nie wyobrażam, jakby to miało wyglądać, gdyby nie było tego oddziału. W obronie kardiologii inwazyjnej stanęli radni miejscy i radni powiatowi. My jako władze miasta nie możemy na to się zgodzić, żebyśmy my, mieszkańcy tak dużej aglomeracji, jak już tutaj wspomniałem, prawie 300 tysięcy zamieszkujący ten region, byli w gorszej sytuacji opieki medycznej niż mieszkańcy Trójmiasta. Czujemy się, mamy moralny obowiązek bronić dobrych usług medycznych dla mieszkańców naszego regionu. Tutaj to było jak najbardziej zasadne, jak najbardziej potrzebne. Praktyka pokazała, wykonano już kilkaset operacji, które uratowały życie ludziom, a jednocześnie ci ludzie nie byli wożeni. To są olbrzymie koszty wożenia każdego pacjenta oddzielnie do Gdańska i na przykład przywożenie go następnego dnia po operacji, on leży tutaj na oddziale kardiologii. Dzisiaj wykonuje się to na miejscu. I tutaj my jakby musimy walczyć o swoje. Szpital specjalistyczny imieniem Floriana Cejnowy dzierżawi pomieszczenia Pomorskiemu Centrum Kardiologicznemu. Na fachową pomoc mogą tu liczyć pacjenci o każdej porze dnia i nocy. Wykwalifikowana kadra i nowoczesny sprzęt przez 7 dni w tygodniu non-stop dbają o szybką i sprawną pomoc w nagłych wypadkach.